7:09. Gość poranka. Gościem poranka 7:09 jest poseł Polski 2050 Trzecia Droga, Paweł Zalewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Duda spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Jak donoszą media, to właśnie premierowi Morawieckiemu powierzy misję stworzenia rządu. Jak pan ocenia ten ruch prezydenta? To jest ruch sprzeczny z wolą narodu, sprzeczny z wolą tak olbrzymiej grupy Polaków, którzy poszli do wyborów w niedzielę, którzy wyrazili chęć zmiany. Głosowali za zmianą, głosowali za odsunięciem PiSu od władzy. Prezydent usiłuje ten proces wydłużyć i to jest w moim przekonaniu sprzeniewierzenie się jego funkcji. No ale robi właściwie to, co już zapowiadał, że powierzy tę misję partii, która wygra wybory. Teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało. No właśnie, słusznie pan powiedział teoretycznie. Pan prezydent zresztą wielokrotnie zapowiadał, że będzie robił złe rzeczy i robił złe rzeczy, więc to mnie specjalnie nie dziwi. No ale trzeba skwitować to w ten sposób, że jest to po prostu sprzeczne z wolą wyborców. I myślę, że tak zostaje to przez nich potraktowane. No to jest zabawa w kotka i myszkę, to jest udawanie jakiegoś procesu, który przecież nie ma żadnej szansy. Zakładam, że pan premier Morawiecki otrzyma misję utworzenia nowego rządu. No to nie ma żadnego, to przecież nie ma żadnego sensu, bo PiS doprowadził 8 lat do sytuacji, w której mimo, że uzyskuje najlepszy wynik wyborczy, nikt nie chce z nim pracować. No, sam się izoluje. No jak się rozmawia gdzieś zakulisowo z członkami PiSu, no to wierzą w to, że uda się dogadać z częścią PSL-u. Myślę, że w polityce trzeba mieć wartości, w które trzeba wierzyć. Wartość polegająca na tym, aby utrzymać się przy korycie i kraść, korumpować, nie jest tą, która nam przyświeca. Rozumiem, że koledzy z PiS-u w tej sprawie mają inne zdanie. No jeżeli chodzi o wartości, to też w opozycji, czy albo w przyszłym rządzie wychodzi na to, że te wartości i światopogląd trochę was różni. No tak, no ale przecież to nie jest nic nowego. Polacy są różni. Podobnie my też jesteśmy różni, więc tutaj akurat nie ma nic dziwnego. Natomiast to, co nas łączy, mówię tutaj o tych partiach, które przystąpiły już do rozmów przecież i które będą tworzyły przyszłą koalicję, to sprzeciw wobec zawłaszczania państwa przez kogokolwiek, czyli oddanie państwa obywatelom i sprzeciw wobec tych strasznych praktyk pisowskich, kłamstwa i złodziejstwa. Na propos kłamstwa. Katarzyna Lubnauer mówi po wyborach, że słowa Donalda Tuska o KPO, że na drugi dzień te pieniądze będą, to była przenośnia. Okazuje się, że PSL, mówiąc o dobrowolnym ZUS-ie, mówił tak naprawdę jedynie o wakacjach od ZUS-u. Ryszard Petru podaje pod wątpliwość takie pomysły jak mieszkania 0% i 30% podwyżki dla nauczycieli. I czy jesteśmy już teraz świadkami wycofywania się ze swoich obietnic? Panie redaktorze, ja mogę tylko powiedzieć, że byliśmy razem i jesteśmy razem w koalicji i współpracujemy bardzo blisko z PSL-em, więc wiem, co PSL miał na myśli, mówiąc o dobrowolnym ZUS-ie. Miał dokładnie to, o czym pan powiedział, czyli wakacje podatkowe dla tych firm. Mówimy tutaj o małych, o mikro i małych przedsiębiorstwach, które tracą płynność finansową, jeżeli nie będą miały tych wakacji od płatności ZUS-owskich, które doprowadziły do bankructwa bardzo wiele firm, panie redaktorze, to zbankrutują. To jest jasne. Za słowa Donalda Tuska nie biorę odpowiedzialności siłą rzeczy, ale ja sam traktowałem to jako przenośnie. No, gdyby prezydent powierzył nam, jak im szybciej prezydent powierzy nowej koalicji możliwość kształtowania rządu, tym szybciej te pieniądze zostaną do Polski zwrócone. A co do pana Petru, 30% to nie są nasze zobowiązania. My mówiliśmy o podwyżce 20%, także Ryszard Petru, nie dziwię się, że mówi
że mówi te rzeczy. Dzisiaj, panie redaktorze, najważniejsze jest to, aby rozliczać prezydenta z tego, co powinien zrobić, czego nie robi. Dzisiaj najważniejsze jest stworzenie koalicji rządowej w taki sposób, aby nastąpiła zmiana. Rolą trzeciej drogi Polski 2050 i PSL-u w tej koalicji jest to, aby to była bezpieczna zmiana, żeby to nie była taka zmiana, która polega na tym, że jak wahadło PiS przesunął skrajnie w stronę prawą, to teraz ono się przesunie skrajnie w stronę lewą. I dzisiaj to jest najważniejsze. Będziemy mogli być rozliczani ze wszystkich naszych zobowiązań dopiero wówczas, kiedy będziemy mogli stworzyć rząd i pokazać jego program. Dzisiaj jakakolwiek dyskusja na ten temat nie ma żadnego sensu. Pierwsze słowa Szymona Hołowni po ogłoszeniu wyników to było koniec z rozdawnictwem, czyli waloryzacji 500+ nie będzie. Panie redaktorze, no przecież my mówiliśmy jednoznacznie, pan pamięta, jak my głosowaliśmy jako koło Polska 2000 waloryzacją, czy pan pamięta? No, wiem, że stanowisko Polski 2050 jest jasne, tylko na przykład PSL ma zupełnie inne zdanie. PSL, my z PSL-em w tej kwestii wypracowujemy wspólne stanowisko. Chodzi o to, aby transfery społeczne szły do tych najbardziej potrzebujących, ale powtarzam, pan już rozlicza mnie, czy też partie, które wygrały wybory, w sytuacji takiej, w której nie są w stanie jeszcze podjąć tego zadania, do którego zostały wybrane przez wyborców. Panie pośle, ale to już się zastanawiają się już wyborcy, bo skoro słyszymy różne komunikaty w bardzo ważnych sprawach dla wyborców, to się zastanawiają, jak ta koalicja będzie działać. I bardzo słusznie, tylko najpierw ja bym bardzo prosił pana prezydenta, aby umożliwił rozpoczęcie działania tej koalicji. I wówczas te pytania, które pan mi bardzo rzeczowo zadaje i one wyrażają pytania słuchaczy, to jest jasne, ale wówczas te pytania będą mogły znaleźć się odpowiedź. Dzisiaj wszystko zależy od pana prezydenta. W momencie, w którym pan prezydent rozpocznie ten proces przekazywania władzy, bo konstytucyjnie to on ma tutaj inicjatywę, to jest związane chociażby z panie redaktorze z tym, żebyśmy na przyszły tydzień, zaraz po tym jak PKW przekaże posłom zaświadczenia o wyborze, mogli spotkać się jako Sejm, tak? Czyli mówiąc krótko, prezydent następnego dnia po albo nawet tego samego nic nie stoi na przeszkodzie, przecież po wręczeniu posłom doświadczenia o wyborze powinien zwołać Sejm. Także generalnie rzecz biorąc, dzisiaj mamy problem po stronie prezydenta i po stronie PiS-u, który kugluje, który kłamie opinii publicznej o tym, że prowadzi jakieś rozmowy o jakiejś koalicji, no gdy wszyscy wiemy i on wie doskonale, że nikt z nim rozmawiać nie chce. A czy są takie punkty waszego programu, z których nie ma szans, że zejdziecie, że te punkty muszą być zrealizowane? Panie redaktorze, my zostaliśmy wybrani i udzielono nam olbrzymi kredyt zaufania. Kredyt zaufania, którego istota sprowadza się na początku naszych rządów do tego, że przywrócimy praworządność oraz że doprowadzimy do tego, iż rządzący nie będą gardzili Polakami. I to są dwa najważniejsze punkty programu. Wyrazem pogardy jest kłamstwo w sferze publicznej. I trzymamy się tych zobowiązań i na pewno, panie redaktorze, porozumiemy się dla dobra Polaków i nie będzie tutaj żadnych gorszących sporów. Proszę się tego nie obawiać. Są jeszcze bardzo ważne tematy, jak na przykład kwestie światopoglądowe i chodzi tutaj na przykład o aborcję. Wy jesteście za przywróceniem kompromisu i referendum, mówiliście o tym jasno, ale Platforma czy Lewica są za aborcją do 12 tygodnia ciąży. Jak pogodzić te tak skrajne poglądy na tę sprawę? No to proszę poczekać, aż zaczniemy rozmawiać. Proszę poczekać, aż prezydent rozpocznie uczciwe działania polegające na wypełnianiu swojej funkcji i wówczas pan zobaczy, jak to pogodzimy. My przecież wszystko to jest znane, panie redaktorze. My uważamy, że
należy przywrócić jak najszybciej kompromis, a ponieważ PiS podeptał go, dzisiaj naród musi się wypowiedzieć w tej sprawie. I uważamy, że to powinno być wiążące, to znaczy... Ale Platforma czy Lewica nie chcą tego referendum. Panie redaktorze, no ja nie wiem, czy nie chcą, bo nie zaczęliśmy... A to wystarczy, ale to wystarczy posłuchać ich wypowiedzi. Jasna jest deklaracja, że nie chcą takiego referendum. To moja wypowiedź jest następująca. Ja bym bardzo chciał, żeby pan prezydent rozpoczął proces, do którego jest zobowiązany, a nie kuglował. A wówczas wszystkie kwestie, o których teraz rozmawiamy, znajdą swoją odpowiedź. To nie jest tak, panie redaktorze, że można pytać przedstawicieli tych trzech formacji, które mają tworzyć rząd, o kwestie, że można ich je już rozliczać z tego, że one nie dowożą, tak? Gdzie jest referendum? No będzie referendum, jak pan prezydent powoła, znaczy ogłosi pierwsze posiedzenie Sejmu, jak się Sejmu konstytuuje, no wówczas będziemy mogli do tego doprowadzić. Ale prezes PSL Kosiniak-Kamysz mówi, że kwestie światopoglądowe nie powinny być poddawane negocjacjom. Dlatego uważamy, że powinny być rozstrzygnięte w referendum. I to jest istotne. No ciekawe, czy do tego referendum w ogóle dojdzie. Ja chcę pokazać niewłaściwość nie pytań, bo pytania są słuszne i każdy sobie je stawia, ale jakby stawiania wozu przed koniem, tak? Najpierw prezydent powinien uruchomić proces powoływania, czy zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu, powinien uruchomić proces powoływania rządu. I dopiero w momencie, w którym ogłosimy, w jaki sposób rozwiążemy te wszystkie kwestie, do których się zobowiązywaliśmy, będzie można nas z tego rozliczać. Dzisiaj punktem wyjścia jest prezydent, a nie to, czy my się różnimy z lewicą co do światopoglądowych. Różnimy się. Bo Polska jest różna. Natomiast będziemy mogli znaleźć rozwiązanie wówczas, kiedy prezydent uruchomi procedury, do których jest zobowiązany. Czyli na razie żaden z waszych wyborców tak naprawdę nie wie, czy wasze dane postulaty będą wdrażane w życie, czy nie, bo jeszcze żadnych rozmów nie prowadzicie. Panie redaktorze, no to też jest stawianie sprawy na głowie, bo wiadomo, że my idziemy do koalicji z tymi gwarancjami, które przedstawiliśmy Polakom. W związku z tym no nie można dzisiaj postawić takiej postawy. Ona jest absolutnie nieuprawniona, ale także w moim przekonaniu, wie pan, nieuprawniona, tak? Użyję tego sformułowania. Uprawnione dzisiaj jest oczekiwanie, że pan prezydent uruchomi nam proces, w wyniku którego będziemy mogli zbudować program rządu i wówczas będziemy odpowiadali na te pytania. Dzisiaj jedynym problemem nie jest to, że mamy różne stanowiska negocjacyjne, bo to wiadomo, przecież jak każdy zna program naszych trzech formacji, to wie, że to nie są te same formacje, bo gdyby to były te same formacje, to byśmy stworzyli jedną listę. Nie stworzyliśmy jednej listy, bo był powód do tego. Natomiast dzisiaj problemem nie jest to, że mamy różny program wyborczy. Dzisiaj problemem jest to, że pan prezydent kugluje. Jasne, pana zdaniem, tutaj największym problemem jest teraz postawa wyborów prezydenta, ale tak jak wspominam, ludzie się zastanawiają, czy to w ogóle uda się zlepić, te wszystkie wasze postulaty w jeden jakiś spójny program. Panie redaktorze, no to niech pan prezydent wykona swoje obowiązki i wówczas pokażemy, w jaki sposób będziemy realizowali nasze zobowiązania wyborcze. Dobrze, panie pośle, mówicie otwarcie o rozdziele Kościoła od państwa. Jednym z punktów waszego programu jest to, że wspólnoty szkolne zdecydują o lekcjach religii. Chodzi o to, że zorganizowanie lekcji religii będzie należało do wspólnot szkolnych, to znaczy także do rodziców. I tyle. I to jest naturalna sprawa. Znaczy, chodzi o to, że ustawienie na przykład religii w programie zajęć będzie wynikało z
decyzji wspólnoty szkolnej. Chciałem zapytać, jak to pogodzić z podejściem do tego lewicy, ale pan pewnie znowu mi odpowie, że to jest kwestia prezydenta, żeby wykonał swoje obowiązki. Ale panie redaktorze, my naprawdę jesteśmy różnymi formacjami. Mamy wolę współpracy. Wola współpracy polega na tym, że chcemy osiągnąć racjonalny kompromis. Wyborcy podjęli decyzję, głosując w takim, a nie innym procencie na poszczególne ugrupowania, to znaczy popierając z taką mocą albo z inną mocą ich program. To jest mandat, z którym siądziemy do negocjacji, siądziemy do rozmów. Natomiast i te rozmowy mamy, i mamy wolę. Więcej, jest logika polityczna, która prowadzi do tego, że że panie redaktorze, że osiągniemy tutaj porozumienie. Jedynym problemem jest nie to, że mamy różne programy, no bo przecież to jest publicznie znana wiedza. Jedynym problemem jest to, że pan prezydent nie uruchomił procedury, do której został zobowiązany przez wyborców. Likwidacja funkcji oficjalnych kapelanów to kolejny punkt waszego programu i kapelani będą mogli być powoływani wyłącznie w jednostkach Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej. A szpital nie powinien mieć swojego kapelana? Panie redaktorze, jest tak, ja mówię teraz bardzo szeroko i bardzo ogólnie, że nie tylko szpitale, gdzie posługa kapłańska, wie pan, ja jestem katolikiem i zdarzało mi się korzystać z posługi kapłańskiej w szpitalu. Otóż, że posługa kapłańska, że posługa kapelanów dotyczy, wie pan, różnych formacji, nie wiem, administracji skarbowej, to jest przecież bzdura. No dobrze, ale ja pytam o szpital, bo tutaj wy w programie podajecie Wojsko Polskie, Policja i Straż Graniczna tylko. Nikt nie chce usunięcia księży i posługi kapłańskiej ze szpitali. Nie, no ale tak wynika z tego punktu waszego programu, Polski 2050. Pytanie jest takie, czy muszą to być osoby opłacane przez szpital? Znaczy mówiąc krótko, A przez kogo? Chorych. Wie pan, przecież są parafie, w których znajdują się księża. No, dzisiaj naprawdę pytanie, przez kogo, kto ma być opłacany, jeżeli chodzi o Kościół, jest pytaniem bezwzględnym. To jest istotne, no bo teraz pytanie, czy szpitale będą mieli swojego kapelana. Ale w tej sprawie proszę mi nie przerywać. W tej sprawie Kościół instytucjonalny, moi biskupi i wielu moich proboszczów i księży przekroczyło wszystkie granice przyzwoitości. Zagarniając, idąc na posady państwowe, zagarniając pieniądze do siebie i myślę, panie redaktorze, że taka posługa związana z obowiązkiem każdego kapłana, związana z mszą świętą w szpitalu, z sakramentami w szpitalu, naprawdę, to nie jest biznes, to jest posługa. I ja bardzo chcę usłyszeć teraz, dzisiaj od moich księży, że chcą służyć, a nie zarabiać pieniądze. Wie pan, naprawdę tego dzisiaj chcę usłyszeć. Czyli jasna deklaracja, kapelan powinien w szpitalu być, ale powinna być to praca, cudzysłowie, charytatywna. Czy pan naprawdę nie ma wrażenia, panie redaktorze, że mieliśmy do czynienia z przekroczeniem wszystkich standardów przyzwoitości? Czy pan naprawdę nie ma takiego... Panie pośle, ale ja pytam o zupełnie inną rzecz, a pan, panie pośle, ucieka od mojego postawionego pytania. Bo co z sytuacjami, kiedy człowiek potrzebuje naprawdę pomocy księdza w szpitalu? Tłumaczę panu. Posługa kapłańska to nie jest sposób na zarabianie pieniędzy. To jest służba kapłańska. Czy pan zna to powiedzenie? Dobrze, a po co kapelan w Straży Granicznej? Panie redaktorze, Straż Graniczna jest formacją mundurową. W formacjach mundurowych uważamy, że formacją, która jest stawiana czasami w bardzo trudnych sytuacjach i w tych sytuacjach powinien znajdować się kapelan. A ludzie w szpitalach nie są w bardzo trudnej sytuacji? Już panu tłumaczę. Który podlega szczególnym, który jest częścią tej formacji, tak? Który zachowuje się zgodnie z regulaminem tej formacji.
Czasami ta formacja ryzykuje życiem. Czasami funkcjonariusze tej formacji ryzykują życiem. I chodzi o to, aby kapelan, który w tej formacji się znajduje, był podporządkowany regulaminom tej służby. I to jest oczywiste. To jest coś zupełnie innego niż posługa szpitalu. To jest coś zupełnie innego, panie redaktorze. Bo tutaj bezpieczeństwo chociażby i kapelana, i funkcjonariuszy wymaga tego, aby kapelan był częścią formacji. Znał regulamin i był posłuszny regulaminowi. I to jest ta różnica. Natomiast naprawdę, panie redaktorze, dzisiaj... A kapelani w szpitalach nie są posłuszni regulaminom? Panie redaktorze, ja wiem, że wszystko można sprowadzić do absurdu i pan to teraz robi. Nie sprowadzam tego do absurdu. Przyznam się szczerze, że od katolickiego radia oczekuję innych standardów. I naprawdę, słuchają nas ludzie wierzący. Myślę, że bardzo wielu z nich jest zgorszonych tym zabieraniem pieniędzy pod siebie wielu naszych kapłanów. I myślę, że bardzo wielu z nich też chciałoby pomocy księdza jednak w szpitalu. Ale to bardzo proszę. Ja też oczekuję, bo korzystałem z takiej pomocy. Ja też oczekuję, tylko że powtarzam raz jeszcze. To nie jest pomysł na zarabianie na życie. I chcę powiedzieć panu, że do czasu wprowadzenia płatnych kapelanów te wszystkie funkcje były spełniane. Były kaplice w kościołach, były sakramenty i nikt nie wyciągał ręki po pieniądze. Jerzy Popiełuszko był kapelanem pielęgniarek. Czy pan słyszał o tym, żeby on kiedykolwiek wystąpił? O to, że to jest jakaś płatna funkcja. Panie redaktorze, gdzie my żyjemy? Do czego PiS doprowadził? W jaki sposób zmienił nasz sposób myślenia? Że sprowadza się wszystko do pieniędzy, wszystko do stanowiska płatnego. I tutaj musimy postawić kropkę, ponieważ kończy nam się czas radiowy. Nie jest skumy. Podobnie jak polityka jest służbą, Jest służbą. Czyli rozumiem, że pan jako poseł pieniędzy nie będzie dostawał. Panie redaktorze, nie ja o tym decyduję. Ja nie poszedłem. Panie redaktorze, przez ostatnie 2 lata ja finansowałem działanie mojej partii politycznej z moich pieniędzy. Ja finansowałem, wpłacałem pieniądze na tą partię. Chyba w każdej partii są składki członkowskie. No nie, tylko że to były, proszę pana, duże pieniądze, a nie składki członkowskie. Dobrze, panie pośle, kredyt, tutaj musimy postawić moim majątkiem. Kropkę, moim bo majątkiem kredyt nam się na kampanię kończy. Wyborczą. Więc proszę tutaj mi tego typu uwag nie przedstawiać, bo one nie odpowiadają rzeczywistości. Poseł Polski 2050, trzecia droga, Paweł Zalewski był moim gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dziękuję bardzo. 7:09. Gość poranka.